szefho o traktacie dotyczącym reagowania na pandemię szefho Tedros Adhanom Ghebreyesus, nadszedł czas na traktat dotyczący gotowości i reagowania na pandemię. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał w poniedziałek do szybkiego rozpoczęcia globalnych negocjacji w celu uzgodnienia międzynarodowego traktatu dotyczącego gotowości i reagowania na pandemię. Dyrektor Generalny WHO na sesji zamykającej doroczne tygodniowe spotkanie ministrów stwierdził, że organizacja stanęła przed poważnym wyzwaniem, aby utrzymać swoją reakcję na COVID-19 na obecnym poziomie i potrzebuje trwałego i elastycznego finansowania. Wcześniej w poniedziałek ministrowie zdrowia zgodzili się przestudiować zalecenia dotyczące reform, przedstawione przez niezależnych ekspertów w celu wzmocnienia zdolności zarówno WHO, jak i poszczególnych krajów, do powstrzymywania nowych wirusów. Zaleceniem, które moim zdaniem zrobi najwięcej dla wzmocnienia WHO i globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego, jest zalecenie traktatu w sprawie gotowości i reagowania na pandemię, który mógłby również wzmocnić relacje między państwami członkowskimi i sprzyjać współpracy. To idea, której czas nadszedł, powiedział Tedros. Ministrowie 194 państw członkowskich WHO spotkają się 29 listopada, aby zdecydować, czy rozpocząć negocjacje w sprawie traktatu pandemicznego. Niezbędne jest wzmocnienie globalnego nadzoru i zapewnienie Światowej Organizacji Zdrowia autorytetu i możliwości wykonywania tej ważnej pracy dla wszystkich narodów świata, powiedział z kolei premier Australii Scott Morrison. Jeśli mamy zrealizować ten ambitny program reform, musimy współpracować i odłożyć na bok inne kwestie, dodał. Musimy zmienić to, co naraziło nas na zagrożenie w czasie tej pandemii, nasze wzajemne powiązania, musimy zmienić je w naszą siłę, ocenił ekspert do spraw sytuacji nadzwyczajnych w Homa i Krajan. Agencja Reutersa podkreśliła, że prace nad traktatem mogą trwać długo. Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, pierwszy na świecie traktat dotyczący zdrowia publicznego, została przyjęta w 2003 rok. Po 4 latach negocjacji. Pandemia koronawirusa rozpoczęła się w Wuhan 31 grudnia 2019 roku. MHIN poinformowały Biuro Krajowe Światowej Organizacji Zdrowia WHO, w tym państwie o przypadkach zakażenia zapaleniem płuc o nieznanej przyczynie wykrytych w mieście Wuhan. Dziś wiemy, że chodzi o koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Dotarła ona już w każdy zakątek globu. Od początku pandemii i z powodu COVID-19 zmarło na całym świecie ponad 3,5 milionów osób, z czego w Chinach, według oficjalnych danych, 4636 osób.